5:55. Marcin Kowalski, dzień dobry. Witam w imieniu całej porankowej ekipy. I mam dla Państwa dobre informacje, bo to, co widać, ma się utrzymać i dziś, i jutro, i w poniedziałek. To mają być pogodne i ciepłe święta. Przynajmniej jeśli chodzi o pogodę. Sprawdzimy szczegóły już za kilka minut. 19 dzień kwietnia, sobota, 109 dzień roku. Wschód słońca już o 5:30, zajdzie słońce o 19:39. 14 godzin i 9 minut przed nami. No, troszkę mniej, no bo wschód słońca o 5:30, dzień potrwa 14 godzin 9 minut i jeszcze imieniny. Adolf, Dionizy, Konrad, Leontyna, Sokrates i Wigilia. Tak się składa. Dziś Wielka Sobota, chrześcijanie święcą pokarmy, do kościołów idą tłumy z koszykami, a my zapytaliśmy dzieci, co w tych koszykach jest. Z perspektywy dzieci chodzi o to, żeby wszystko było z czekolady. Nawet ta szynka. I będzie dobrze. W poranku porozmawiamy dziś także o jajkach. Jak je kupować, co oznaczają pieczątki na skorupkach, jak je przyozdabiać. Nie pieczątki, ale jajka. A także co przygotować na świąteczny stół. Jak święta obchodzą obcokrajowcy mieszkający w Polsce. I wreszcie jak na święta dojechać i wrócić. Bezpiecznie oczywiście. I uwaga kierowcy. Jest specjalne zarządzenie komendanta głównego policji. Zero tolerancji dla większych wykroczeń. Ale nie tylko o świętach będziemy dziś rozmawiać. Porozmawiamy z tymi, którzy już dziś są w drodze do Watykanu na uroczystości kanonizacyjne Jana Pawła II. Gdzie ich zastaną święta i dlaczego wybrali taką właśnie drogę? To tuż przed 8:00. A ten pan Aleksander Doba, te święta spędzi z rodziną. Pokonał 9000 km kajakiem przez Atlantyk z Lizbony na Florydę. Ma 67 lat, a podróż zajęła mu 142 dni. Co o tej wyprawie sądzą najbliżsi? Syn pana Aleksandra, Bartłomiej, będzie naszym gościem tuż po 7:00. Panie Aleksandrze, gratulujemy, cieszymy się razem z całą pana rodziną. Niezapomniany pan Janeczek z kabaretu Olgi Lipińskiej i majster ze skeczu Ucz się Jasiu z kabaretu Dudek, znany także z ról w filmach Stanisława Barei. 80. urodziny obchodzi Jan Kobuszewski, słynny aktor komediowy i kabaretowy, niekwestionowany ulubieniec publiczności. Widzowie pamiętają też jego wspaniałe kreacje z Teatru Telewizji i warszawskiego teatru Kwadrat. Proszę bardzo. Dzień dobry, Aleksander Orosiak. Dzień dobry. Pan Jan kojarzy mi się, będzie mi się zawsze kojarzył z powiedzeniem po pierwsze primo z filmu Brunet Wieczorową Polą. Tu niedaleko Placu Powstańców w Warszawie była taka scena, kiedy zrzucano śnieg z jednego kąta w drugi. I to chodziło o to, żeby ten śnieg uprzątnąć z centrum Warszawy. Skutecznie jak na owe czasy, lata chyba 80. Zawsze podziwiam, jaką ty masz pamięć o tych scen dialogów filmowych. Niesamowite. Tak, takie sceny zapadają w pamięć. Ola, serwis za moment, tak? Tak, zapraszam. To zapraszam. Pierwszy dziś serwis zaczynamy od informacji z Korei. 29 osób nie żyje. To najbardziej aktualny, tragiczny bilans katastrofy promu w pobliżu wyspy Jeju. Na miejscu cały czas pracują ratownicy. Prom jest całkowicie zanurzony w wodzie. Nad powierzchnię morza wystaje zaledwie rufowa część stępki statku. Więcej na ten temat w naszym portalu TVP Info. Zapraszamy Państwa. Także inne informacje o pogodzie za moment. Marzena Kawa pojawi się razem z nami. Powiemy Państwu, jakie będą święta. Mają być słoneczne i ciepłe, ale o szczegółach za chwilę. Pamięć tutaj mam szczegółową, ale niestety krótką, ale mimo wszystko wydaje mi się, że to będą pierwsze tak ciepłe, pogodne święta od kilku lat. Marzena Kawa, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Na pewno w zeszłym roku pamiętasz zeszłoroczne święta, kiedy mieliśmy śnieg i było bardzo zimno, a w tym roku mamy temperaturę sięgającą 20-21 stopni, chociaż początek tygodnia nie był tak obiecujący, bo było zimno. Poranki przynosiły mróz do nawet minus 5, minus 6 stopni, a przy gruncie temperatura spadała do minus 10, ale na tym koniec ze wschodu napływają nad Polskę ciepłe masy powietrza, dlatego temperatura będzie w te święta Wielkanocne właściwie
no, nie powiem, że wysoka, będzie przyzwoita, 20-21 stopni. Nie, nawet takim, teraz w wielu miejscach, tak, w Warszawie ciepło. Na termometrach mamy 11 stopni, w regionach centralnych w wielu miejscach ta temperatura sięga 10. Najzimniej jest teraz w Szczecinie, tylko 1 stopień, na zachodzie kraju utrzymują się i niskie, szare chmury, a także mgły. Ale po tym bardzo ładnym początku dnia, jeśli chodzi o pogodne niebo, o słońce, to w wielu miejscach na południowym wschodzie będzie się niebo chmurzyło. Tu napłyną chmury z deszczem. Po południu możemy się spodziewać także w wielu miejscach burz. Burze będą i w Małopolsce, i na Podkarpaciu, aż po Polesie Lubelskim. Możliwe, że gdzie niegdzie także na Mazowszu zagrzmi. To prognoza pogody na dziś. A na termometrach 18-19 stopni w regionach centralnych. A z tym Poznaniem 14-16 na północy i na południowym wschodzie. Wysoko w górach. Oczywiście ta temperatura będzie niższa. Patrzę, że mamy w Wielkopolsce 28 stopni. To proszę wybaczyć, to błąd grafika. Jest wczesna pora w Poznaniu dziś na termometrach maksymalnie do 22 stopni. Ale jestem przekonany, 28, że jutro to taka dostaniemy, może... dostaniemy raporty jutro ze zdjęciami z termometrów, że było 28 albo nawet 30. Słońce przyświeci. Będzie no właśnie dobrze. Tak, w słońcu ta 30, to temperatura może być nawet właśnie wyższa niż 22 stopnie. Do 28 jak najbardziej. Ale to dużo słońca, ale gdzie indziej na południowym wschodzie burza. Piękna Wielka Sobota. Niedziela również z bardzo ładną pogodą, chociaż też będzie się chmurzyło i też będą pojawiały się burze. A lany poniedziałek, wielkanocny poniedziałek, wszędzie wszystkich potraktuje deszczem, przelotnym deszczem. Sprawiedliwie. I też będzie bardzo ciepło, do 20-21 stopni. Tak, wczoraj byłem zaskoczony widokiem burzy. Jakkolwiek można zobaczyć burzę, ale błyski, deszcz i tak dalej, to pierwsza wiosenna burza, którą widziałem, pewnie będzie ich trochę więcej. Będzie ich znacznie więcej, dlatego że cały czas mamy to wilgotne powietrze nad Polską, a poza tym odchodziło to chłodne, więc na styku tych dwóch różnych mas powietrza pojawiały się burze. Ale to piękne zjawisko, zwłaszcza o tej porze roku. Ja słyszę dookoła, że to pierwsza wiosenna burza, czy pierwsze wiosenne burze, to fajnie. To w centrum jest. Tak, to w centrum tak, chociaż pojawiały się one już gdzieniegdzie na zachodzie wcześniej. Marzena, dziękujemy bardzo. Piękny wschód słońca nad Polską. Będziemy wracać do informacji pogodowych oczywiście już za kilkanaście minut po serwisie po 6.30. Dziękuję. To Gazeta Wyborcza. Gdyby Państwo zajrzeli do gazet kolorowych, to na przykład dzisiaj w Superekspresie są życzenia. Zarówno od Pana Prezydenta, zdrowia nadziei, prezydent Bronisław Komorowski życzy, ale też życzy wszystkiego dobrego Polakom Pani Marszałek Sejmu Ewa Kopacz. Ale są też życzenia od innych polityków. Bardzo proszę, gdyby chcieli Państwo poczytać, co życzy, czego życzy Leszek Miller albo na przykład Zbigniew Ziobro, bądź czego życzyli Leszek Miller w Wielkanoc? Czego życzy? Święta, mam czytać? Dobrze. Święta to czas radości, odpoczynku, ale też pojednania, dlatego wyciągnę swą dłoń do przeciwników politycznych i powiem, zgadzam się z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, który orzekł ostatnio, że tylko razem możemy zmieniać Polskę, a przed nami polska wiosna. Zmiany. Życzę wszystkim wesołych świąt, bez granic i niepotrzebnych uprzedzeń. Bardzo proszę. To Leszek Miller. Nie wiem, troszkę się boję, że inni politycy tutaj wymienieni będą przeciwko. To co, to teraz skrót informacji. Pełne wydanie serwisu informacyjnego już za kilkanaście minut, za 12 dokładnie, o 6.30. To więcej Ola na ten temat. A ja jeszcze raz zaglądam do Gazety Wyborczej, bo jest dzisiaj magazyn świąteczny w Gazecie Wyborczej. Coś mi się tutaj... A nie, jest. I sporo tekstów, które, jak rozumiem, Gazeta Wyborcza proponuje na te najbliższe dni świąteczne. Też o Ukrainie. Pierwszy duży tekst, pierwszy duży wywiad w magazynie, który ja też osobiście polecam, bo... takim wstępnym przeczytaniu uważam, że to bardzo ciekawe. Od ciebie interes, nic. To, tak, wiesz, powiem tak, no nic. Tak, może masz kolorowe jednak... gazety przed sobą i ręce ci opadły, nie, tak? Nic. No dobrze. Super Express informuje swoich czytelników o tym, że córka byłego prezydenta Marta Kaczyńska karmi dzieci surową rybą. Czyli? Sushi. No właśnie, to zdrowo chyba. Dramatycznie brzmi ten tytuł. Tylko nie wiem, czy dla dzieci zdrowa ryba to Wielki jest, okay. Piątek. A, okej. Okay. To by się zgadzało. To by się zgadzało. Dobrze. Wracamy za moment.
20 minut po 6, jak wygląda Państwa święconka? Albo wyskrobane jaja, już kolorowe, pomalowane. To zachęcamy. Tu telefonem zdjęcie Twoje @tvp.info i czekamy. Twoje @tvp.info. Czekamy na Państwa maile także w tej sprawie. To teraz przez chwilę pozostanę, będę ekspertem, jeśli chodzi o naturalne barwienie jaj. No proszę, zamieniam się w słuch. No tak, bardzo proszę. Chodzi o to, że warto w tym momencie przypomnieć sobie takie sprawdzone sposoby naszych babć, bo były takie, kiedyś nie było sztucznych barwników. I takie pisanki są nie tylko piękne, ale też zdrowe. No to popatrzmy. I tak oto, jeśli chcemy mieć żółte pisanki, możemy użyć szafranu i kurkumy. Nie wiem, czy drzewiej ten szafran i kurkuma była tak powszechnie dostępna, ale dziś jest. Różowe, bardzo proszę, soczek z buraków. Zielone, szpinak i pietruszka. Niebieskie, czerwona kapusta. I brązowe, łupiny cebuli. To ostatnie chyba najbardziej popularne, tak też na tyle się orientuję. Żeby szpinak to stwierdzić. I pietruszka, czyli gotujemy szpinak i pietruszkę i tam nurzamy jajka. Nie jesteśmy fachowcami, to nam wszystko napisali. Uczymy się razem z Państwem. Szczegóły, jak przygotować naturalne pisanki w 5 kolorach, znajdą Państwo oczywiście na portalu tvp.info. Zapraszamy. Specjalnie dla naszej redakcji brązowe pisanki przygotowała pani Dorota Troć z Białej Podlaskiej. Jak wyszły, popatrzmy. Ładnie. Co prawda mamy Wielką Sobotę i to jest taki chwilowy, znaczy taki dzień zadumy właściwie, ale jednak zgodnie stwierdzamy, że przez te jaja to będą dość pogodne i zabawne święta. Może być trochę jaj, może być. Przez wielu uważany za najzabawniejszego człowieka w Polsce, niezapomniany pan Janeczek z kabaretu Olgi Lipińskiej i majster ze skeczu Ucz się Jasiu z kabaretu Dudek, czyli jeden z bohaterów kabaretu Starszych Panów. Właśnie obchodzi 80. urodziny. Jan Kobuszewski, słynny aktor komediowy i kabaretowy. Wężykiem, panowie, wężykiem. No to się nie śmiejemy, ale trudno. No pęknięta rurka przed świętami, z majstrem nie warto zadzierać. Jan Kobuszewski, panie Janie, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia życzymy. Przypomnimy jeszcze inny sketch przed 7, ale za chwilę już na poważnie, zupełnie serwis informacyjny. Więcej informacji oczywiście znajdą Państwo na naszym portalu tvp.info. Zapraszamy. Na portalu także informacje z dróg. Wczoraj informowaliśmy Państwa na temat tego, co dzieje się na drogach, szczególnie dla tych wszystkich oczywiście, którzy wybrali się w przedświąteczną podróż. Będziemy taki raport dla Państwa prezentować także w poniedziałek, kiedy przynajmniej część z Państwa będzie z tych świąt wracać. Odsyłamy na portal tvp.info, a dzisiaj będziemy mówić także o tym, jak przygotować się do podróży, bo przecież część z Państwa jeszcze taką podróż ma przed sobą. Alwin Gajadur, rzecznik głównego inspektora transportu drogowego, będzie Państwa i naszym gościem chwilę po godzinie 8 rano. A co w pogodzie, bo ta też przecież ważna dla kierowców, o tym za chwilę. Szósta 43, poranek w TVP Info, w Wielką Sobotę. Zaglądam m.in. na portal www.tvp.info. Tak od rana, przy kawie, zdjęcia bardzo przyjemne. Jest takie miasto piękne, Wrocław. Nie wiem, czy Państwo to słyszą też, to co ja słyszę wokół? Nie, to tylko specjalnie, żeby się skoncentrować. Rozumiem. Wyginam śmiało ciało, to słyszę w uchu, a Państwo widzą wrocławskie lemury. Rodem z Wrocławia. I chodzi o to, że we wrocławskim zoo powiększyło się stało do lemurów. Cztery młode osobniki na razie nie opuszczają matek. Przedstawicielem tego gatunku jest właśnie Król Julian. Postać z filmu animowanego Madagaskar, który wyginał śmiało ciało. Piękne zdjęcia, piękne lemury, tylko we Wrocławiu, bardzo proszę. Nie wiem, jak lemury obchodzą święta Wielkiej Nocy, ale... To bardzo sprytne, inteligentne zwierzęta, te lemury. Tak, dobrze im z oczu patrzy. Chociaż Julian to taki podejrzany typek, nie wiem, czy pamiętasz. Taki nie do końca. Tak. No dobrze, będziemy wracać oczywiście do portalu TVP Info. Czekamy także na Państwa maile w sprawie świąt, zdjęcia, na przykład pisanek. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak Państwu wyszły w tym roku. Twoje @tvp.info. A teraz skrót informacji. Sufit nisko w tym barze. Mi się wydawało, że
tam pięć dyszek, to może zamiast takiej naklejki pięć dyszek, to może skuteczniej i bezpieczniej można. Hojnie, hojnie. Hojnie. No dobrze, to teraz wracamy do urodzin Jana Kołbuszewskiego. Obiecaliśmy Państwu, że przypomnimy jeszcze jeden sketch. Telefon Tuwima. Bardzo proszę. Czy kolega Heli? No dobrze, po świętach, jak zazwyczaj, dużo pracy będą mieli pracownicy firm wywożących śmieci. Tak, śmieci. A mamy dla nich podpowiedź, jak pracować wydajnie. Bardzo się z tego cieszę, bo też obserwuję panów, którzy sprzątają także między innymi na moim osiedlu. Może obejrzą. Samemu można skorzystać z tej podpowiedzi. Tak, jak pracować wydajniej z pomysłem, choć to może być trochę karkołomne, ale jednak da się. W Meksyku na pewno. To musiał być autopilot. Można. Dla uzupełnienia dodamy, że w Meksyku kierownica jest po lewej stronie, czyli tak jak u nas. To nie jest tak, że tam kierownica po drugiej stronie i ktoś tam przyjdzie. No tak, tak. Świąteczny weekend. Pogoda ma sprzyjać także wypoczynkowi na świeżym powietrzu. Jak Państwo słyszeli w prognozie pogody, zapewne w wolnym czasie część z nas wybierze się na przejażdżkę rowerową. Za kierownicą na dwóch kółkach lepiej skupić się głównie na drodze, szczególnie jak jest ciepło, bo jak zaczniemy pozbywać się garderoby, może się to źle skończyć. Tak dobrze mu szło. Tak dobrze mu szło. Ups. 4,5 minuty do 7 za chwilę informacje, serwis informacyjny. Więcej informacji na portalu www.tvp.info. A także u nas w poranku. I także u nas w poranku, bo jeszcze przed 7.30 połączymy się z panem Bartłomiejem Dobą, z synem pana Aleksandra. Będziemy mogli przekazać także gratulacje. Porozmawiamy na ten temat. To przyjemnie i ciekawie, że udało się dopłynąć panu Aleksandrowi przed świętami, prawda? Że to na święta taka duża niespodzianka. A propos niespodzianek i jajek, to dostajemy od państwa zdjęcia. Pani Ewa przysłała zdjęcia własnoręcznie wykonanych jajek, właściwie ufarbowanych, jak pisze, bardziej wyszły bordowe niż brązowe, chociaż w cebuli. Ale co tam, pani Ewo? Przecież chodzi o to, że jest satysfakcja, bo samodzielnie. Zresztą bordowe są ładniejsze niż brązowe, tak ja uważam przynajmniej. Tak. Pani Ewo, dziękujemy bardzo. Czekamy na państwa zdjęcia. Twoje @tvp.info. Jeszcze od pani Ewy dla nas tutaj w studiu i dla państwa także życzenia świąteczne. Dziękujemy, również pozdrawiamy. Wracamy za moment. Informacje o pogodzie. To jest dopiero wielki show biznes. 700 milionów dolarów. Wielki show biznes przez wielkie szy. Więcej informacji na naszym portalu www.tvp.info. Polecamy, zapraszamy. Mówiliśmy o panu Aleksandrze Dobie, który opłynął, przepłynął Atlantyk i wciąż jeszcze jest w drodze na Florydę. Jeśli nie kajakiem, to może żagle. Sprawdzimy, jak sezon na Warmii i Mazurach, kraina wielkich jezior. To jeszcze przed nami. Ale za moment informacje o pogodzie. Maciek Wróbel z Giżycka, bardzo dziękujemy. Ależ tam jest pięknie, Maćku. To tak odrobinę ci zazdrosimy. No i dziękujemy bardzo za relację. Mazury już niemalże gotowe. Sezon w zasadzie chyba wystartuje za tydzień. Czy żaglówką da się do Watykanu? Chyba nie, ale tak. Na nogach, rowerem i konno jak najbardziej. Sprawdzimy już za chwilę. Porozmawiamy z tymi, którzy na kanonizację Jana Pawła II postanowili wybrać się w długą podróż w szczególny sposób. To za moment. Więcej informacji na portalu www.tvp.info. Odsyłamy tam Państwa. Między innymi można znaleźć tam trochę takich wielkanocnych tradycji za naszą południową granicą w Czechach. Bardzo proszę. Taka jest tradycja, że odbywają się zawody wielkanocnych królików. Co ciekawe, królików, nie zajączków. Może dlatego, że z królikiem tak się łatwiej obejść, bo zająca najpierw trudno złapać, a króliki są pod ręką. Trochę mi szkoda, że on tak na takiej smyczy, no ale no nie wiem. W każdym razie jest to smutne. Jest to smutne. Jakoś tak. Nie pasuje, prawda? No ale
jest, tak właśnie w Czechach. Jeśli mają Państwo własne pomysły na święta, także te pisankowe, to zachęcamy Państwa do pisania. twoje@tvp.info. Czekamy na Państwa maile. Jeszcze przed 8.30 pomówimy o bezpieczeństwie na drogach. Prawdopodobnie większość z tych, którzy mieli wyjechać na święta, zrobiła to wczoraj, ale jednak dziś także podróże. Jak tą podróż zaplanować, żeby była bezpieczna? Będziemy rozmawiać o tym. Naszym gościem będzie Alwin Gajadur z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Ale wcześniej informacje o pogodzie. Dziś ze święconką, raczej bez zimowej kurtki. Informacje także na naszym portalu www.tvp.info. Ola, dziękujemy bardzo. Dziękuję. Dostaliśmy więcej pisanek. Pokaż. Bardzo proszę. Pani Ania przysłała nam pisanki, które tak sobie myślę, że są troszeczkę próbą pogodzenia świąt Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia. Taka dyskusja o wyższości jednych nad drugimi trwa, jak Państwo wiedzą, ale troszeczkę, prawda? Ale ze względu na ten brokacik? I te wstążki, dzięki nim można by było zawiesić tu i ówdzie. No ale mamy święta Wielkiej ładne. Nocy. Gratulujemy. Pani Aniu, dziękujemy bardzo. Pani Talentu. Ola przysłała też zdjęcie. Już w koszyczku, jak rozumiem, gotowe do wyjścia. Albo już po. Albo już po, kto wie. Piękne, ręcznie robione pisanki. I jeszcze pan Rafał przysłał taką oto pisaneczkę. Proszę bardzo, z rybką na święta. Czekamy na Państwa. Oryginalna. Czekamy na Państwa maile. twoje@tvp.info. Widzą Państwo w prawym górnym rogu swojego ekranu. Za chwilę informacje o pogodzie. Dobre. Łukasz Kowalski, bardzo dziękujemy. O jedzeniu, smacznie, zdrowo, kolorowo także. Na Żoliborzu. Na Żoliborzu warszawskim. Już za chwilę w studiu profesor Andrzej Kowalski, dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki. Pomówimy o jedzeniu, o cenach. Kowalskich samych mamy dzisiaj. Marcin Kowalski, zapraszam. To za chwilę. Informacji, bo w zasadzie z tymi cenami nie jest wcale tak źle. Jeszcze mamy dla Państwa jedno zdjęcie od naszego widza. Jajko międzynarodowe. To jest jajko międzynarodowe, czyli jajeczko pisanka dla Ukrainy w koszyczku. twoje@tvp.info. Czekamy na Państwa maile. Troszkę tych maili już zaczęło przychodzić, czyli są Państwo razem z nami. Dziękujemy. Będziemy do tego wracać. Za chwilę serwis informacyjny. Dziękujemy bardzo, panie profesorze. Wydrukuj trochę sobie dom. Właśnie, to trochę naciągana teza, prawda? Znaczy, nie mam zaufania do końca, jeśli chodzi o tego typu. Gdzie mieszkasz? W wydrukowanym domu. Więcej informacji na portalu www.tvp.info. Państwo przysyłają też zdjęcia, bądź to całych koszyczków, bądź tylko pisanek. Wracam do zdjęcia, które przysłała pani Weronika, bo nie powiedziałem tego, ale pokazujemy raz jeszcze. To zdjęcie wykonane przez panią i przysłane przez panią Weronikę. Jajko międzynarodowe dla Ukrainy, jak zaznacza pani Weronika. To koszyczek, który, jak rozumiem, jeszcze przed poświęceniem, a może już po. Trochę zgaduję, ale jest ich więcej, proszę bardzo. Marysiu, jak znaleźć się w telewizorze? Wystarczy wziąć dwa pokolorowane jajka. 5-letnia Marysia, ale zdjęcie za zgodą mamy. Przekazujemy, pokazujemy, pozdrawiamy. Pani Ula przysłała takie oto zdjęcia na wesoło. Rozśmiane. Mówiłem, jaja na wesoło, jak się patrzy. I jeszcze jedno zdjęcie od pani Karoliny. Piękne pisanki na wielkanocny stół. Dziękujemy pięknie, czekamy na kolejne Państwa maile. twoje@tvp.info. Dzisiaj chyba zrobimy z tego jakąś galerię. Będziemy Państwu przypominać te zdjęcia także jutro przy świątecznym śniadaniu. Dobrze, tyle jeśli chodzi o jaja. Zima się skończyła, ale zimorodki jeszcze są. Popatrzmy. Za chwilę będą. To będą zimorodki zwyczajne, bo są co najmniej trzy rodzaje. Warto poczekać. Srokowate, ale te zwyczajne są chyba najładniejsze. Nie wiem, co na to ta rybka, którą zjadają i którą za chwilę też Państwo zobaczą, ale... No rybka pewnie była mniej zachwycona niż my. Tak, piękne zimorodki. Ryby nie widać? Nie widać, ale kolory piękne. I one się nazywają zwyczajne. Takie zwyczajne to zupełnie nie są, prawda? Piękne, kolorowe zimorodki. A są jeszcze niezwyczajne? Nie, są na przykład srokate. To jak te muszą dopiero wyglądać? Te są najładniejsze.
Zapewniam cię. Państwa też. Śliczne. 8 minut po 9. O tradycjach wielkanocnych będziemy mówić jeszcze przed 9.30. Siedemnaście minut po godzinie 9:00 poranek w TVP Info w Wielką Sobotę. Państwo przysyłają do nas zdjęcia związane z Wielkanocą, głównie pisanki, koszyczki, ale na świecie tradycje są bardzo różne. Zaglądam na portal www.tvp.info i tam co widzimy? Wielkanocny zając szuka jajek w akwarium w Singapurze. Singapur, koszyczek, jaja, prawda? Wydawałoby się, że co kraj to obyczaj. No może to poszukiwanie jajek w akwarium, to takie typowe. Nie wiem, czy to jest tradycja. To taka zabawa. No zabawa, ale wiesz. Czyli tak jak to się dzieciom chowa jajka gdzieś tam w ogródku, a potem one biegają i szukają. Tylko wiesz, koszyczek, jaja. A tutaj jaja. W akwarium, no jeszcze taki różowy kombinezon. No dobrze. Elegancko. To teraz przenieśmy się do Katowic, bo tam w katowickim studiu Telewizji Polskiej jest dr Grzegorz Odoj, etnolog z Uniwersytetu Śląskiego. Witamy serdecznie, panie doktorze. Dzień dobry. No, witam, dzień dobry. I tak podglądam to zdjęcie z Singapuru i tam jaja, koszyk, to dość uniwersalny symbol tych świąt, widać. A mogłaby, szczególnie ze względu na historię poprzedniego rezydenta. Dziękujemy, Ola. Dziękuję. Więcej informacji na portalu www.tvp.info. Państwo przysyłają zdjęcia pisanek i nie tylko. Coraz więcej tych maili przychodzi. Bardzo dziękujemy. Kilka z nich chcielibyśmy pokazać teraz. Jeśli mamy jeszcze chwilkę na to, bardzo proszę. To jest od pani Oli zdjęcie. To natomiast jest zdjęcie od pana Dariusza, który maluje własnoręcznie farbami akrylowymi jajka. To jest tylko kilkanaście sztuk, które zmieścił na zdjęciu. Różne motywy. Bardzo proszę. A tu trochę inny motyw. Baba. Ale z kwiatami, smaczna. Prawda? Jak rozumiem, w domu wypiekana i kurczaczki. To jakie też ładne święta. Tulipany. To kolejne zdjęcie. Piękne pisanki w koszyczku. Takim trochę mniej tradycyjnym chyba, ale bardzo ładnym. Następne zdjęcia to są zdjęcia od pana Łukasza z Olsztyna. Te wcześniejsze były od pani Ani. I jeszcze zdjęcie od, właściwie kilka zdjęć od pani Małgorzaty w Nowym Dworze Mazowieckim. Takie rzeczy. Proszę bardzo. Cuda. Pięknie wyglądają te, właściwie trudno powiedzieć, czy to są pisanki, czy to są malowanki. Nie, to nie są. Nie, to chyba szkło, jakoś, tak, to jest pokryte szkło jakąś koronką ażurową, różową. Nasza reżyserka zawsze czujna, koronkowe, dziękuję bardzo. To już wszystko wiem. I jeszcze jedno zdjęcie na końcu. To robot, o. Jajko od małej Darii. Czekamy na państwa maile świąteczne z symbolami świąt, głównie jajka. Twoje @tvp.info. Za chwilę informacje o pogodzie. Proszę pozostać z nami. Niezłe zamieszanie. Trochę jak z Hitchcocka, ale to gęś. Przyjemniej jednak niż w Hitchcocku. To prawda. Ta liczba jest dość duża. Więcej informacji na portalu www.tvp.info. Za chwilę przeniesiemy się do Wrocławia, ale jeszcze zanim to nastąpi, to chcieliśmy Państwu pokazać kilka kolejnych zdjęć, które Państwo przysłali na skrzynkę Twoje @tvp.info. Kolejne pisanki, kolejne koszyczki. Bardzo proszę. Już przestaję trochę panować nad tym, kto wysyła, bo tych maili naprawdę od Państwa jest bardzo dużo, ale zdaje się, że to jest od pani Darii koszyczek, a to pani Grażyna, która na szydełku wykonuje takie właśnie ozdoby wielkanocne. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. To z kolei jest od pani Eweliny bodajże. Jajeczko, taki kurczaczek właściwie, co to się jeszcze nie wykluł, ale już, już jest. I jeszcze jedno wiosenne jajko. To teraz Wrocław. Dziś Wielka Sobota i tradycja święcenia pokarmów. Nie wszędzie odbywa się w kościele. Tam, gdzie świątyń nie ma, księża spotykają się z wiernymi pod krzyżami w samym centrum wiosek. Tak jest na przykład w Remiszowie, niedaleko Wrocławia, gdzie teraz się przeniesiemy. Na miejscu jest nasz reporter Marcin Rosiński. Oryginalne jest nie tylko miejsce, w którym święcone są dzisiaj pokarmy, nietypowy jest także sposób dotarcia wiernych na taką uroczystość. Z Remiszowa, niedaleko Wrocławia, Marcin Rosiński. Bardzo dziękujemy za relację, kłaniamy się.
We Wrocławiu dzisiaj ciepło, w okolicach Wrocławia też. No tam zwykle cieplej niż wszędzie indziej. Jak będzie dzisiaj, o tym za moment Marzena Kawa i informacje o pogodzie. Dziesiąta 30, za chwilę informacje w serwisie, ale jeszcze zaglądamy na naszą skrzynkę pocztową. Twoje małpa tvp.info. Tych maili bardzo dużo od Państwa i bardzo serdecznie za nie dziękujemy, bo w tych mailach bardzo jest wiele ciepłych słów od Państwa. Więc tak już właściwie zbiorczo Państwu dziękujemy i też przekazujemy najlepsze życzenia świąteczne. Motywy oczywiście jajeczka. Tutaj dostaliśmy coś, co nazywa się techniką koronki francuskiej, tak zwana frywolitka oraz jaja haftowane. Właściwie te ozdoby haftowane, bardzo proszę. Trochę takie Faberge, prawda? Tak. Tym bardziej cenne, że zrobione własnymi rękami przez naszych widzów. No właśnie. Mają Państwo wiele talentów. Trzeba mieć taką specjalną podstawkę, bo w innej podstawce takie jajo nie będzie dobrze wyglądać. I coś jeszcze, jeśli chodzi o te to właśnie... To haftowane właśnie. Tak, to też piękne. To wszystko, co Państwo wysyłają do nas na adres twoje, @tvp.info. Ile możemy, tyle pokazujemy. A tu bardzo proszę, kogucik sobie jest i czeka na święta Wielkiej Nocy. To pewnie na to świąteczne śniadanie. I jeszcze jedno. Koszyk, bardzo proszę. Tak się zastanawiam, ile koszyków w Polsce powstało w ciągu ostatnich kilku dni. Myślę, że w każdej rodzinie taki przynajmniej jeden. Kilka milionów. Czasami niektóre rodziny mają na przykład po dwa, bo każde dziecko chce pójść z koszykiem. Właśnie. I rodzice wychodzą naprzeciw tym potrzebom. To my pokazaliśmy Państwu chyba kilkanaście, więc to naprawdę promil, tak? Tych wszystkich ozdób, które Państwo wykonali. Będziemy do tego jeszcze wracać. Mam nadzieję, że zdążymy przed 11. Teraz czas na informacje. Więcej informacji na portalu www.tvp.info. Dziękujemy. Ola, wiesz, jak wyglądają pisanki w Krakowie? Są bardzo artystyczne. Jak to w Krakowie? Jak to w Krakowie. Te są niebywałe. Wszystkie są piękne, chętnie ale te są w jakimś sensie wyjątkowe. Rozumiem, że też aranżacja tego zdjęcia. Tak, powoduje, zdjęcie że... też bardzo ciekawe. Bodajże to pani Weronika, o ile dobrze zapamiętałem, takie zdjęcie nam wysłała, a od... Pani Angeliki, mamy z kolei takie zdjęcie. A, i jeszcze makaronowy koszyczek. Dziękujemy bardzo. Twoje, małpa. tvp.info. Czekamy na Państwa maile. Teraz 10.36, za chwilę informacje o pogodzie. I wesolutka w tym studiu. Wesolutka. 10.43, czas na sport. Maciej Jabłoński, witamy. Witam Państwa, witam Was. Zdradzę w takim razie, że rozmawialiśmy o idealnych kobietach, idealnych mężczyznach. I tu pytanie, czy Agnieszka Radwańska zagra dzisiaj idealnie? Trzymamy kciuki, słuchajcie, ponieważ historyczna szansa przed polskimi tenisistkami awansu do Grupy Światowej Pucharu Federacji, czyli odpowiednika Pucharu Davisa, co nie udało się Jerzemu Janowiczowi i spółce i zakończyło się wielką awanturą, choć oni grali w ogóle o baraż jeszcze, a nie o samą grupę. Tak teraz nasze tenisistki, one w tej Grupie Światowej były wprawdzie gwoli ścisłości, ale wtedy jeszcze ta grupa liczyła 32 drużyny aż. Teraz to jest sama elita, 8 reprezentacji narodowych. No i wielka szansa, gramy z Hiszpanią. Gdyby tak popatrzeć na ranking naszych rywalek, to Agnieszka Radwańska, która jest trzecia, powinna swoją dzisiejszą przeciwniczkę zmieść z kortu, bo przeciwniczka zajmuje 107 miejsce. Z tym, że Agnieszka Radwańska bardzo lubi tak zwane szybkie korty. Szybkie nawierzchnie, gdzie można pobiegać, zmęczyć przeciwniczki, a Hiszpanki na pewno, bo grają na mączce, usypią taką grubą, grząską mąkę, żeby ewentualnie Agnieszka nie mogła tak szybko grać. Ale mamy nadzieję, że będzie dobrze. No i dobra informacja, bo niebawem transmisja tego wydarzenia. Tak jest, zapraszamy do TVP Sport HD od 11. Mecz Agnieszki Radwańskiej z Sylwią Soler Espinozą, tą 107 zawodniczką w rankingu, a potem młodsza Radwańska Urszula będzie grała z Marią Teresą Torro Flor i tutaj szykuje się wyrównany pojedynek, bo w rankingu one są obok siebie. Aczkolwiek gdybyśmy tak porównywali statystycznie, jak to wygląda, kto z kim już kiedyś grał, no to wszystko przemawia za nami.
w każdej kombinacji, bo potem się wymienią rywalkami następnego dnia nasze siostry radwańskie, w każdej kombinacji lepsza statystyka po stronie Polek. Czyli jest szansa na radość. Oby. Mamy kciuki oczywiście. Trochę pukamy do tej światowej czołówki. Tam właściwie jedną nogą jesteśmy, trzymamy nogę między drzwiami, a światowa czołówka sobie gra, tak? Światowa czołówka sobie gra, są półfinały i bolesna na razie lekcja dla Australijek, które na własnym korcie przegrywają z Niemkami. To teraz z kortów tenisowych przeniesiemy się na boiska, ale takie już bardzo światowe. Nabiera kształtów mundial w Brazylii, bo bilety, tak? To... Bilety rzucili na rynek, jak świeże bułki, wejściówki. No jeszcze tak, jeszcze zostało. Jak już sprzedadzą, to już musi się odbyć. Te najtańsze już Brazylijczycy wykupili. Mówią, że bieda w tym kraju, ale zastaw się, a postaw się, jeśli chodzi o futbol. No to jest religia, więc na te 55 wczoraj, a teraz 54 dni przed mundialem właśnie zaczęto sprzedawać wejściówki. W 10 z 12 miast gospodarzy jeszcze nie wszystkie stadiony gotowe, ale za to bilety już świeżo, pięknie wydrukowane. Fantastyczne. Opłaciło się. Maćku, już kończymy informacje sportowe. Szukałem takiej pisanki, może jakiegoś koszyczka, który miałby coś wspólnego ze sportem. Wiesz, nie ma. A jakaś pisanka w piłeczki do futbolu, do koszykówki, nic takiego, żadne szlaczki takie? Nie, ale znalazłem coś innego, równie ciekawego. Możemy opowiadaj. Pokazać. Nie, musimy podłączyć. Nie możemy teraz Państwu pokazać. Ja żałuję, ale że nie wczoraj na ten pomysł i nie przyniosłem jakiejś pisanki w piłeczki tenisowe. To przed meczem Agnieszki Radwańskiej byłoby. Ale produkujesz takie? Nie produkuję i mam dwie lewe ręce, jeśli chodzi o takie prace plastyczne, ale naprawdę bym się postarał, tylko szkoda, że przyszło mi to do głowy dopiero teraz. No to rzeczywiście szkoda, ale nasi widzowie za to są naprawdę fenomenami. Nie mają dwóch lewych rąk, tylko absolutnie dwie prawe, fantastycznie. No to gratulujemy. A teraz niech przerwą robienie pisanek, oglądają TVP Info i pstrykają na TVP Sport, kibicują Agnieszce Radwańskiej właśnie. Maciek Jabłoński, dziękuję bardzo. Ślicznie. Dziękujemy bardzo. Pokażę. Dzisiaj dostaliśmy od Państwa mnóstwo maili, to około 200 maili ze zdjęciami pisanek, koszyczki, to wszystko, co Państwo ręcznie wykonali. To teraz trochę w ramach podsumowania popatrzymy na to, jak można takie pisanki wykonać. W studiu Danuta Zapłocka pisze pisanki, bo tak się profesjonalnie mówi, tak? Pisać pisanki. Pisać pisanki też można. Dzień dobry. Dzień dobry. A Ty piszesz, Danusiu, czy malujesz? Jakie masz techniki? Ja maluję, więc moje należałoby nazwać malowankami. Maluję, mogę pokazać tutaj, to jest strusie jajo, nie wiem, do tej kamery. Tak. Jajo strusie na potrzeby klientki zrobione tak, że można by było zawiesić, więc będzie tutaj wstążeczka i będzie powieszone. No cóż, wiosna w pełni. Dużo większe. Ile czasu zajmuje wykonanie takiego malowanego strusiego jaja? Bardzo dużo. Próbowałam kiedyś policzyć, naprawdę dużo. Powiem o takim, to jest jajo gęsie, bo tu mi łatwiej było policzyć, chociaż ono nie powstaje od razu. Jeżeli powiem 4 godziny, to wcale nie znaczy, że ja 4 godziny siedzę nad tym jednym jajkiem. To znaczy, że ja przez tydzień pracuję na 20-30 jajach i po tygodniu, ojej, wreszcie mam pierwsze gotowe, pokryte... Równolegle pracujesz przy kilku, na kilku pokryte jajach. Pokryte werniksem, dlatego że każdy płatek niemalże tak nabrana farba i położona w odpowiednim kierunku, tak? Na przykład, żeby uzyskać taki kwiatek. Obracam sobie to jajo w rękach, mogę je sobie obracać, natomiast ręka, tak, no zamazałabym tę farbę, więc po prostu muszę bardzo często odłożyć. I malujemy fragment, zostawiamy, żeby tak, wyschło i żeby następny wyschło, fragment. Biorę następne jajo, prawda? To jest na przykład jajo, które zaczęłam malować. I na to już poświęciłam za 2 godziny. To jest jeszcze, rozumiem, w takiej fazie wstępnej. W fazie wstępnej. Choć wygląda bardzo ładnie. A nie ma już wygląda bardzo ładnie. Prawda? Takiego tak patentu na to, żeby je zamocować, tak żeby nie trzeba nie, było trzymać. Nie, to jest bez sensu. To można oczywiście tak, ale w gładkie, po prostu proste linie, no więc nie wiem, czy będą aż tak ciekawe. Ja po prostu wyżywam się na tych jajach, to znaczy na powierzchni jaja, na skorupie konkretnie. Bardzo lubię skorupę gęsią, gęsiego jaja. Inna struktura, inna faktura. Inna tak? struktura. Trochę mnie martwi to, to że jest inne jajo, gdybyśmy chcieli Państwu zaproponować, żeby coś takiego zrobić, to ten czas, o którym mówisz, już chyba nie pozwoli na to. Pomijam umiejętności, które są tutaj bardzo ważne, ale nie pozwoli na to, żeby przygotować raczej takie, nie. takie jajo. Ale to na przyszły rok to jest wydrapane igłą. Czyli różne techniki. Czyli można wydrapywać jaja.
Można. Można. No, to dobrze, można cieszę się, bo... Która z tych technik jest twoją ulubioną? W tym roku na przyszły rok? Już na przyszły, potem będę robiła inne rzeczy. Piękne pisanki, wydrapywanki. Malowanki, mogą być jeszcze kraszanki, czyli kraszanki. Jajo dekorowane, barwione w cebuli na przykład. Danusiu, bardzo i to ci było dziękujemy. Tak dziękujemy pięknie. Na pewno u Danusi na stole będzie kolorowo, barwnie. Bardzo dziękujemy. U Państwa Danuta również. Zabłocka. Już widzieliśmy te zdjęcia. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za wszystkie maile. Będziemy do nich wracać także jutro. Jutro spotykamy się o 7:00. Kończymy poranek w TVP Info. Aleksandra Rosiak, Olu. Dziękuję bardzo. Marcin Kowalski, kłaniamy się i cała porankowa ekipa także. Do zobaczenia jutro.